Nasza kultura przesiąknięta jest szlacheckimi tradycjami, a pierwsza Rzeczpospolita nadal funkcjonuje jako ważny punkt odniesienia w polskiej historiografii i stanowi o naszej świadomości historycznej i literackiej. W Domu Polsko-Słowackim podczas zajęć Uniwersytetu Złotego Wieku sylwetki znanych postaci historycznych związanych z Gorlicami, a pozostających w służbie Rzeczypospolitej przedstawił Daniel Markowicz. Władysław Długosz, Aleksander Skrzyński oraz Bolesław Wieniawa Długoszowski. Trzy postaci związane z powiatem gorlickim. Niby znane, a nieznane. Bo czy na przykład Państwo wiedzieliście o tym, że Aleksander Skrzyński był zawodnikiem w wyścigach samochodowych, albo też, że Bolesław Wieniawa Długoszowski był hrabią afgańskim, albo też, że nic się nie działo w Gorlicach w czasie I wojny światowej, o czym nie musiałby zadecydować Władysław Długosz. Bardzo się cieszę, że są takie inicjatywy, jak właśnie Uniwersytetu III wieku, aby ciągle przypominać i nawiązywać do tych wielkich postaci i z historii Polski, i z historii powiatu gorlickiego. Za mało o tych ludziach wiemy, za mało cenimy ich dorobek, a był to dorobek naprawdę wielki i dla tej małej ojczyzny, jak i dla kraju.